Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Rzym. Mówiłem, że nie będę tego nagrywał, ale pomyślałem, kurde, to w sumie teraz będą jedyne takie dosyć miłe sytuacje. No bo no, dużo się tu będzie teraz, można powiedzieć, złego działo. No, więc warto korzystać z tego, co dobre. A, tak, i sobie po prostu to pogramy, bo... No, będzie ciężko. To jest pewne. Będzie bardzo ciężko. No, dawajcie. Nie strzelacie jeszcze? Jeszcze nie. Podjedźcie jeszcze bliżej. Będzie łatwiej strzelać. Skubany dobrze strzela. Fire, you fools! Dajcie mi tu coś szybkiego. No, jak ładnie strzelił. To jest moja popisowa jednostka, nie? I popisowy generał. Nie wiem w sumie, dlaczego wypowiedzieli nam wojnę. Nie mam pojęcia. Masalia. Cały czas myślę o Masalii. Nie. Spacja. Nie, nie możemy sobie na to pozwolić. Nie dobrze. No nie dobrze, bo kurczę, naprawdę liczyłem na nich. Liczyłem na nich jeszcze długo. Dobra, co się zrobi? Robi się to. W sumie ciekawego. Dobra, kończmy to. Ajajajajajaj. O, mordę. Nie wiem, czy w Afryce nie trzeba pozmieniać budynków.
czy nie za szybko wprowadziliśmy żelazne żądze na produkcję różnych rzeczy, industrii i tak dalej, nie? Bardzo się burzą. Bardzo mnie martwi ta Massalia. Bardzo. No. Zaraz za nimi pójdą Piktoni. Kwestia czasu. Właśnie to tak jest, jak oni nie mają z kim walczyć. Dopóki była Kartagina, to było dobrze, nie? Ja pierniczę. Ja pierniczę. Fear is your lot. Now go. Co tu się dzieje? Dobra, jakieś reformy wojskowe zróbmy. Na przykład takie wreszcie. Masakra. Wszędzie jest źle. Rozwalmy chociaż tych. Kurde, cały czas myślę o tym, żeby zacząć od nowa na legendarnym. Patrząc na to, co się teraz dzieje. Że wszyscy wypowiedzieli mi wojnę. Dobry moment, nie? Jakby mnie tutaj już tak dojechali do zera. Zresztą, kurde, do zera. Co tu jeszcze chcieć więcej, jak dostaję już z każdej strony dostaję. Galia Togata, co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest, ja się pytam. To w ogóle wygląda, co to można kupić? Nic ciekawego. Nie. Daj tych tu. Tej dach tu. Co ja gadam? Tych daj tutaj. Dobra. Lećmy.
Jak jest tutaj sytuacja? Nie, ja to muszę rozwalić i już iść na górę. Pyk. Próbujmy, nie poddajemy się jeszcze. Nie poddajemy się jeszcze, walczymy. Te balisty nie za bardzo są przydatne. Tak. Nie, ty będziesz atakującym. Gravitas, dobrze. Kończyła. Decimus Gabica. Between friends, the gift of gold is often. Nie, na razie nie. Ptolemaioi. No to nas nieźle urządzili. Nie powiem. Jeszcze brakuje, żeby wszyscy zaczęli właśnie iść w naszą stronę. Holy shit. Ta reforma nie była dobrym pomysłem. Yep. Walczmy. Walczmy z nimi. Bardzo dużo w Total War'u, że naprawdę zależy od farta. To się nie wydaje. Więc dużo też zależy od skilla, naprawdę dużo, dużo. Ale jeżeli tak jak tutaj trzy państwa połączą się przeciwko nam, to ja nie jestem prawie w stanie teraz nic zrobić. Bo i tak w Afryce jest tragedia. Więc no moim zdaniem też wiele, ja się też wiele uczę. No. Teraz już wiem, że nie powinienem odwalać takich rzeczy, jak odwaliłem, że od razu zrobiłem wszędzie industrii, tylko najpierw zrobić jakieś budynki, które dają faktycznie jakiś potencjał do odbudowywania, może to tak nazwę, relacji z nimi. No, nie wiem. Zastanowię się nad tym. Mam ochotę zacząć od nowa. Jestem sfrustrowany na maksa Afryką i sfrustrowany jeszcze bardziej
Już nawet nie tą reformą, bo no, ta reforma jest, dalibyśmy radę, ale tym, że wszyscy się sprzeciwili. Wszyscy nam się sprzeciwili przez to, że zaatakowaliśmy Ligurię. Może nie był to najlepszy pomysł. No, teraz się dowiedziałem, tak? No nic, na razie walczymy. Walczymy, nie dajemy się. Gdzie oni są? Idą. Dobra, w ogóle to trzeba troszkę przestawić w takim razie. O tak. 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 Przestaw jeszcze piechotę, Andrzej. Mandata tua. Wal w tych. A ty wal w tych. Czy w ogóle macie jakiś... Nie macie. Dawaj. Ładnie walą. Principes. Powoli, powoli. Bardzo ładnie. Cofnijcie się.
kubańcy jak strzelają. Dajcie go tutaj. A ty chodź tutaj. Ła. To zrobili w ogóle? Coś tam zrobili. Pięknie.
No dawaj. Sakra. Ładnie wszystkich ładnie rozwalić teraz. Dobrze. Bo to się bez... Dobrze, myślałem. Beznadziejnie się spisaliście, szczerze. Dobra, kończ wać, psty doszczęć. Dzięki bardzo za oglądanie. Małe wygrane też są ważne, ale wygraliśmy. Dzięki za oglądanie. Tak jak mówię, muszę się zastanowić co dalej, bo nie chcę też, żeby to wyglądało w ten sposób, że widzicie, jak ja się męczę, bo to nic nie będzie przyjemnego. Wolę naprawdę zacząć od nowa. Wiele razy już zaczynałem od nowa, bo coś się nie działo. Traktuję tą grę trochę jak na legendaru, bo na legendaru, na legenderze, na legendary, bo zauważcie, że w przeciągu jednej tury czy dwóch, może tak naprawdę pięciu, z piku, który w tym momencie miałem, zeszliśmy do w sumie chyba najgorszej pozycji, jaką miałem od początku gry. Na przykład ta bitwa pokazuje, że on że pokazało, że chyba 1/10 coś tego szansy na wygraną, pięknie ją wygraliśmy. Tak, jest taka możliwość. Ale jeżeli wszystkie trzy państwa na mnie teraz pójdą na Afrykę, nie widzę takiej możliwości. Więc muszę to przemyśleć, ale na pewno będę grał w grze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!